Dobra, mamy to. Słuchajcie, dawno mi nie było. Mam dzisiaj szybki temat, czyli odpowiedź na pytanie, czy w ofercie KTM będą dwa modele 790-890 i po co KTM-owi te 890? Dosłownie kilka dni temu KTM zaprezentował modele 890 Adventure R i R Rally. W ofercie jeszcze na stronie producenta można znaleźć modele 790, czyli mamy 790 Adventure, 790 Adventure R, 790 Adventure R Rally, 890 Adventure R i 890 Adventure R Rally. 5 modeli. Trochę to bez sensu. Ale spokojnie, spokojnie, 890 powstała tylko z tego powodu, że KTM musi spełniać kolejne normy emisji spalin. Ostatnio miałem okazję pojeździć 790R znajomego, który mówi, że katalizator waży około 7 kg, jak go się pozbył. Tak była oszczędność na masie. Więc KTM po prostu w czymś, co nie jest zupełnie nowym tematem, żeby spełnić kolejne normy emisji, żeby utrzymać moc, po prostu musi zwiększyć pojemność. No i tutaj pojawia się po prostu 890. Warto tutaj dodać, że już w zeszłym roku prezentowana Husqvarna Norden, ona się nazywa, taka z okrągłą lampą, trochę dziwna, całkiem niezła, miała znaczenie 901, co oznacza, że już tam była zaplanowana jako po prostu około 900. Moim zdaniem 790 całkiem wyleci z oferty już w przyszłym roku, a jeżeli nie, to może być tak, że KTM zostawi sobie model 790 Adventure, ten bazowy, który tam często jest nazywany jako S, szosowy, a 890 będzie tym bardziej offroadowym, rajdowym, będą po prostu w ofercie obok siebie, ale wydaje mi się, że po prostu będzie w przyszłym roku w ofercie zostanie 890 Adventure, S powiedzmy, Adventure R i ta limitowana wersja Rally. Z tą teorią zgadzałoby się jeszcze fakt, że już plotki są o tym, że powstaną modele coś około 500, czyli 590 albo 490, dopisałem, że 590, różne tam są ploty, dwucylindrowa na tej samej platformie i to będzie taki średniak w okolicach 30 tysięcy złotych. I to wszystko składa się w logiczną całość, czyli od jednocylindrowego 390 Adventure po 1290 Adventure R. KTM będzie oferował w swojej ofercie po prostu coś dla każdego w różnym przedziale finansowym i z różnym nastawieniem, czy to szosowym, czy offroadowym. A już zupełnie na marginesie się mówiąc, wydaje mi się, że kolejną taką rewolucją w gamie KTM-a będzie Super Adventure V4, o czym jeszcze się nie mówi, ale Multistrada V4 jest już za rogiem. KTM do przyszłorocznego 1290 wkłada radar, więc kolejnym krokiem, myślę, że te 1290 z radarem to już będzie taki szczyt V2 i kolejnym krokiem będzie V4, chociażby po to, żeby połączyć KTM-a z projektem MotoGP. To tak na szybko. To czy teraz trzeba lecieć do sklepu kupić 890? Wydaje mi się, że nie. 790 Adventure R jest całkiem udana, nawet bardzo udana. Ostatnio gdzieś nią pojeździłem troszkę więcej i motocykl robi robotę. Więc jeżeli ktoś ma taki sprzęt w garażu, to wydaje mi się, że warto pojeździć chociaż do końca gwarancji, zanim się wymieni na większy, albo jeszcze dłużej, bo te motocykle mają dosyć długi interwał serwisowy. Czytałem, że niespecjalnie coś się w nich tam psuje poza jakimiś takimi duperelami, że czasami jakąś kontrolkę wywali na ekranie, więc wydaje mi się, że trzeba po prostu upalać i czekać, obserwować, co będzie się działo dalej. To chyba na tyle. Postaram się niedługo wrzucać więcej trochę filmików, zwłaszcza zimą. Subskrybujcie kanał, jeśli macie ochotę. Tam znajdziecie kilka ciekawych filmów, zwłaszcza z 1090 R-ką. Zapiszcie się na Face'a, na Facebooku, tam jest też sporo ciekawych rzeczy. Będzie zimą, bo ruszamy trochę z większą ilością eventów w przyszłym roku. Dzięki i na razie.